Bardzo fajnie jest napisany scenariusz tego uzdrowiska, bardzo fajnie jest napisana postać Adrianny, czyli ta, którą gram. Jest to kobieta, tak jak powiedziałam, lekarka, ale o wielu innych talentach. Przyjechała do uzdrowiska, żeby uzdrowić to uzdrowisko, żeby podbudować, żeby pomóc marketingowo prowadzić, ponieważ no, w trochę nie najlepszym stanie było to uzdrowisko. Uzdrowisko jak uzdrowisko. Jakieś takie jakby nieskończone. Goście tutaj muszą poczuć się wyjątkowo, powiedziałabym nawet luksusowo. To nie jest pięciogwiazdkowy hotel, panie dyrektorze. Pani gabinet wymaga małego liftingu. Potem trochę trąci tak myszką. Szarą myszką. Więc właściciel, czyli Andrzej, pokłada wielkie nadzieje w Adriannie i ja staję na wysokości zadania, staram się jak najlepiej, jak najnowiej unowocześnić, świetnie wyposażyć, zadbać o nowych pracowników, z czego nie jest zupełnie zadowolona Grażyna, czyli szefowa pielęgniarek, która się podkochuje w Andrzeju i boi się, że będę jej konkurencją, a ja tak naprawdę nie mam żadnych zakusów na Andrzeja, tylko po prostu faktycznie jestem świetną bizneswoman, świetną lekarką i chcę mu pomóc, ponieważ my znamy się ze studiów. Także razem studiowaliśmy medycynę. To jest bardzo fajny serial, śmiesznie napisany. Są tam różne wątki. Wątki dla młodych, wątki dla starszych osób, czyli jest taki wielopokoleniowy. Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Fajni są aktorzy, świetna produkcja. No i co jest bardzo ważne, bo jak się spędza tyle godzin na planie, bardzo fajna jest ekipa na planie. I reżyser, i operator, jest kamera filmowa, czy nasze kamery filmowe oczywiście, czyli to, co człowiek chce naprawdę w takiej dobrej produkcji mieć. No i najważniejsze jest to, że jest co grać, że moja postać jest napisana trochę jak Alexis. Taka kobieta z pieprzem, ale ta Alexis nie będzie tylko wredna i obrzydliwa i taka złośliwa, ale będzie trochę i śmieszna, będzie i trochę władcza, będzie i trochę, że tak powiem, dyrygowała wszystkimi pracownikami, ale będzie miała bardzo dużo serca, będzie świetnie podchodziła do pacjentów. Jeżeli będzie widziała, na przykład miałam taki odcinek, troszkę zdradzę, przeprowadzać operację plastyczną i widziałam, że nie jest to dobre, żeby ta kobieta miała tą operację. I miałam bardzo dużą wolę przekonania jej, że nie, że jednak powinnam ją od tego odwieźć. No i faktycznie odwiodłam, z czego się bardzo ucieszyła. Czyli podchodzi do pacjentów z wielkim sercem, nie patrzy merytorycznie, finansowo, tylko patrzy naprawdę przez serce.